Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Europa szykuje dziś miejsce między fobią związaną z emisją CO2 a fobią jądrową. Pani Hanna Trojanowska, to był cytat. W związku z tym pytanie, czy grożą rządowi procesy za utratę wartości majątków związanych z lokalizacją elektrowni, tak jak w Krzysinach w związku z lokalizacją bazy F-16? Dlaczego rząd chce ignorować referenda lokalne, uznając je za niewiążące? Czy tam mieszkają inni Polacy? Czy rząd chce cały czas tworzyć kolejne spółki i spółeczki PGE, J1, J2, J5? I jak długo tam będzie płynął cały czas grat pieniędzy? Dziękuję.